Prezydent Duda jest pod tym względem wyjątkowy, dlatego że ci sami goście, którzy generalnie, drodzy Państwo, specjalizują się w, w tego typu naciąganiu polityków, nacieli już tak premiera Kanady, samego Manuela Macrona na cieli w 2019 roku, prezydenta Wenezueli, Ukrainy, Petra Poroszenkę jeszcze w 2018 roku, Recep Erdogan'a, y, prezydenta Turcji, Bernie Sanders'a, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Witalija Kliczkę, Borisa Johnson'a, y, senatora John'a McCain'a, też nieżyjącego, już byłego kandydata na y, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tylko, że Unikat polega na tym, wyjątkowa sytuacja prezydenta, że jest pierwszym, pierwszym na świecie złapanym przez nich po raz drugi, dlatego że pierwszym razem złapali go w roku, roku 2020, dzwoniąc do niego i przedstawiając się jako sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc Kamilu, naprawdę to jest y, fantastyczne doświadczenie, y, że po dwóch latach nic się nie zmieniło w kancelarii prezydenta. Chociaż ludzie się tam pozmieniali, bo pamiętamy, że no, za politykę zagraniczną i w ogóle za te kontakty zagraniczne wcześniej odpowiadał pan minister Szczerski, który jest teraz ambasadorem Rzeczypospolitej przy ONZ-cie. No, teraz minister się zmienił, jest nim Jakub Kumoch. Natomiast jak widać. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego się zmienił. Szef tak. Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No i tam jeszcze inni urzędnicy, więc jakby to otoczenie w stosunku do tego, co było jeszcze dwa lata temu, bo pamiętamy, że po zwycięskiej drugiej kadencji. Jednak Andrzej Duda troszeczkę odświeżył swoje otoczenie. No ale jak widać nic się tam nie zmieniło, przynajmniej niewiele, ale komunikat ze strony kancelarii prezydenta jest taki, że będą dyscyplinarki, że procedury zostały naruszone. Natomiast no my oczywiście nie wiemy, jakie są te procedury. I też pewnie nie, no, nie będziemy się domagać ujawnienia tych procedur, bo one powinny być co do zasady tajne. Słuchaj, ale, ale jak to jest, że ten, 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 ta, ten Wowka i ten Leksus. No On właśnie, tu po raz to, to, jest, to my się musimy zastanowić, oczywiście, kim oni są, oprócz tego, że są pranksterami, i, no, ale moim zdaniem no, oni mają wsparcie, albo mo, być może to też jest w ogóle operacja rosyjskich służb, co też jest. To za tym państwo, stoi pewne to. Nie chcemy Państwa zanudzać. O, o, wiesz? Czyli... Tyle, drodzy Państwo, ta rozmowa trwała. Yy, ta rozmowa trwała tyle, I pan prezydent po, ty, po takim czasie zrozumiał, że rozmawia z pranksterami i miło się z nimi pożegnał. Ale y, zobacz, bo tam jest ważna rzecz, bo prawdopodobnie, bo oni rozmawiali ze sobą. Pytanie przez jaką łączność? Bo możliwe, że nie rozmawiali przez łączność zabezpieczoną. Te kontakty odbywały, te telefony, bo wcześniej Duda odbył rozmów, między nimi z prezydentem Bidenem. Zresztą Biały Dom wrzucił takie zdjęcie, na którym. Z... O, znowu dzwonią. Znowu, znowu dzwonią. Może to oni, może to chłopaki z, z Moskwy, także pozdrowienia. Natomiast jest takie zdjęcie wrzucone przez Biały Dom do sieci, które ma pokazywać moment, kiedy Biden rozmawia z Bali. Z prezydentem Dudą. I wygląda, że oni rozmawiają ze sobą przez zwykły telefon. I teraz, chwilę wcześniej, przed tak zwanym Macronem, dzwonił do Dudy Scholz, który miał mu też powiedzieć, że Macron jest zaniepokojony. I teraz pytanie: czy Rosjanie podsłuchiwali te rozmowy i wiedzieli, co się dzieje? Bo ja mam w ogóle wrażenie, że oprócz tego, że oni chcieli wkręcić Dudę, to tam jest element, Próby jednak dowiedzenia się, co się tak naprawdę stało. Te, tego dnia już we wchodzenia w szczegóły, ale rozmaitych połączeń było dużo. Ktoś podający się dla, za dudę dzwonił do i, jeszcze innych polityków zachodnich. Prezydent, y, y, premier Morawiecki dostał jakieś też dziwne maile powołujące się na władze Łotwy. No generalnie, co się wtedy działo? Ewidentnie Rosjanie coś badali, no ale udało im się z prezydentem dudą. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.